Nie, pokoi mnie te dźwięki. Same klucze i klucze. Nie, jakie klucze? Łyżki, co ja gadam. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Ile łyżek będę w kolekcji? Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. Chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Łyżka, klucz. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego Wichta. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Ja czekam. To rzeczywiście wygląda jak leże Wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś tu musi być jego kocioł. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Stół, zastawa. Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Zwyczajna łyżka. Stara. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara.
łyżka. Nic w niej niezwykłego. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Tu przyjdziemy, bo tu są potwory. Zara przylezie. Fajnie gotuje. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli. Jeszcze tylko coś dla Remisa. A teraz zajmiemy się tym. Okay. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. No jed. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. No i udało się. Inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z wichtem. Śmierdział tak, że nie trudno go będzie znaleźć.
No i kto to jest? Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Jeść! Daj mi jeść! Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Zabieramy ją do domu. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. 100 lat. Co właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż odda jemu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie... Ale wyjął głowę. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Pyszne. Naprawdę wspaniałe. Ale mnie plecy bolą.
Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Corvo Bianco, a posiadłość wygląda pięknie niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazylii, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było. Naprawdę szkoda. Bo doskonałe to Sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu kielich. O. Dziękuję. Wszystko moje.
jedziemy! To wygląda jak zamek z Harry'ego Pottera. Szanownego jegomościa. Mógłbyś mnie ostrzec? Pora na mnie. Bywaj. Włosów rewitalizacja! Łupieżu anihilacja! No, teraz to Wiedźmin prawdziwy. Witam. Mówcie, czego sobie życzycie. Bądź tak miła i pokaż, co tam masz na sprzedaż.
To by tu sprzedać nic. Może masz ochotę zagrać w Gwinta? Otwórz, otwórz, panieneczko, koniom wody daj. Wygramy czy przegramy? O Boże.
I tak przejechaliśmy. Nie mamy kart, żeby grać. Praca uszlachetna, kleniska uszczęśliwa, turniej wygra.